Wiesz co, Beata, tak się zastanawiam, wydawca chyba mnie bardzo nie lubi. Drogi wydawco, dlaczego ty mnie nie lubisz? Wiesz co nam zrobił? My tu gadu, pach, cięcie i nagle nas wyłączył. No moi drodzy. Nie, straszne. Ale wiemy, w którym momencie skończyliśmy, wiemy, w którym momencie zaczęliśmy. Słuchaj, w ogóle naszym gościem jest Beata Komosińska-Ferenc, kobieta, która jest menadżerem. Mało jest takich osób, właściwie na palcach jednej ręki można powiedzieć osoby, kobiety, które zajmują się tak dużymi klubami piłkarskimi, tak naprawdę, zajmuje się finansami, a nie tylko finansami, menadżerowaniem, tak naprawdę szerokim pojęciem to jest menadżerowaniem piłki nożnej. Słuchaj, moje pierwsze pytanie, już pytam, jak jesteś oceniana przez facetów, bo różnie mogą patrzeć na kobietę, która się zajmuje menadżerowaniem. Dlaczego piłka nożna? Przecież jest tyle damskich, pięknych sportów, a ty wybrałaś takie kopanie na murawie. Ale to jest pytanie do mojej córki, która właśnie 2 lata temu zaczęła trenować tą dyscyplinę. Nie ma tu jej z nami, ale jest pewno w domu, nie wiem, być może, mam nadzieję, że nas ogląda. Bo pozdrawiamy córkę, kopiącą po murawie, na murawie. I to po prostu no, wyszło, że tak powiem, samoistnie, dlatego że ona chciała trenować piłkę, próbowała to robić w różnych miejscach, no ale musiała to robić z chłopcami, no bo niestety nie za dużo jest takich klubów, gdzie trenują tylko dziewczynki, no i w końcu przypadkiem... Czego się nie robi dla dzieci? Ja pracując w poprzednim miejscu zorganizowałam taki turniej, stworzyłam specjalną drużynę dziewczęcą, żeby moja córka mogła zagrać. Zorganizowałam turniej. Znowu zrobiłaś prywatę jakąś. No nie, zorganizowałam turniej, na który przyjechał właśnie trener z klubu, w którym w tej chwili moje dziecko trenuje. Podał jej ulotkę i mówi, słuchaj, ty musisz u nas grać. Jesteś rewelacyjna i to ją tak zachęciło po prostu do tego, że zaczęła trenować tam, gdzie trenuje w tej chwili, w tym klubie, w którym ja w tej chwili, jak to ładnie określiłeś, menedżeruję. No i ona twierdzi, że jest to pasja życiowa i ja po prostu przez dziecko zostałam w to wciągnięta. Dla mnie też jest to pasja. Robię to naprawdę z przyjemnością. Ja się tak naprawdę zastanawiam, jak kobiety grają, ponieważ mówi się, że kobiety uprawiające jakikolwiek rodzaj sportu są bardziej, z jednej strony wytrzymałe, może nie fizycznie, ale na pewno psychicznie i bardziej się starają, żeby zdobyć jak najlepsze wyniki. Dlaczego dziewczyny, młode dziewczynki tak naprawdę wybierają piłkę nożną, słuchaj? Bo jak widać zainteresowanie jest duże. Z 40 osób w 2011 roku do ponad 100 osób w 2012 roku. Biorąc pod uwagę to w 2040 roku, to będziesz, pół Warszawy będzie u siebie. No, pewno tak. To co się dzieje, że młode dziewczynki wybierają piłkę nożną? Zresztą autorytety, polskie autorytety nie do końca strzelają te bramki, nie do końca nam na przykład Euro. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Ja myślę, że część tych dziewczyn przyszła zachęcona wynikami sportowymi, dlatego że no klub już, że tak wynikami powiem, sportowymi, wynikami sportowymi jakimi? Tych poprzednich dziewczyn. Mamy, no, mamy tytuł mistrzyni polskich szkół podstawowych, kilka wicemistrzostw Mazowsza, nasze dziewczyny grały w turnieju Orlika o puchar premiera Donalda Tuska, także no, trochę tych sukcesów mamy i myślę, że to część dziewcząt przyciągnęło. Jest jeszcze inny aspekt, to jest to, że piłka nożna to jest gra zespołowa i taka gra zespołowa, gdzie kontakt między zawodniczkami jest, że tak powiem, konieczny na boisku. Dobrze, tak? Że nie masz drużyny koedukacyjnej, te kontakty mogą się źle skończyć. Także myślę, że to je przyciąga, dlatego że dziewczyny w pewnym wieku no, potrzebują towarzystwa właśnie innych dziewczyn. I myślę, że to jest też taki dodatkowy aspekt, dla którego tych zawodniczek tyle nam, tak nam przyrasta. Słuchaj, ja się tak zastanawiam, bo mi się kojarzy na przykład menadżerowanie tutaj młode dziewczyny, taka wylęgarnia talentów i te młode dziewczyny później mogą zarabiać ogromne pieniądze. Czy macie taki jakiś cel, żeby ta wasza... no nie wiem, piłkarka XYZ za jakieś kilka lat była, nie wiem, w Realu Madryt czy gdziekolwiek. Znaczy, jest szansa, w Realu Madryt to jej trudno będzie grać, wiem, bo oni nie mają sekcji kobiecej akurat. O, tak. Ale myślę, że, tak się zna na piłce, że nasze zawodniczki mają realne szanse grać w jednej z lepszych lig w Europie, czyli w Bundeslidze. Tuż za naszą zachodnią granicą Niemki mają bardzo dobrą, chyba najsilniejszą ligę w Europie. No na przykład moja córka to mówi, że ona będzie grała w Lyonie, dlatego że francuski zdobyły tytuł, wygrały Ligę Mistrzyń w ubiegłym roku i ona marzy o tym, żeby grać właśnie w takiej drużynie. Myślę, że jest na to szansa, dlatego w Polsce jest co prawda trochę klubów kobiecych, ale jeśli chodzi o to, o czym mówiłeś, o te pieniądze, to polskie piłkarki na pewno się na grze w piłkę nożną nie dorobią, bo u nas po prostu tych pieniędzy w kobiecej piłce brakuje. Tak, na pewno to nie będą takie pieniądze jak piłkarze mężczyźni, ale
Jakie to są rzędy finansowe, orientujesz się może, mogłabyś powiedzieć? Czy to jest na przykład pieniądze za mecz, za wygrany mecz, za uczestnictwo w, nie wiem, w jakiejś tam grupie meczy? Znaczy, jeśli chodzi o nasze polskie realia, to większość naszych piłkarek, poza tym, że gra w lidze, na przykład nawet w ekstralidze, na waciki niekoniecznie nawet im wystarczy, bo one w większości jeszcze gdzieś pracują. Jeszcze gdzieś pracują w Polsce, raczej w kobiecej piłce, raczej obowiązuje system stypendiów. One mają tam, dostają jakieś niewielkie pieniądze, żeby móc pracować na pół etatu, a nie na cały etat. To nie, akurat uprawianie tej dyscypliny sportu w Polsce to jest, że tak powiem, zabawa dla pasjonatek. Dlatego, że niektóre dziewczyny nawet nie są w stanie się utrzymać z tego, co otrzymują. Dlatego część naszych najlepszych piłkarek gra właśnie na zachodzie. Na zachodzie głównie w klubach niemieckich. To mamy nadzieję, że także twoje dziewczyny się wybiją gdzieś tam na zachód. I jeszcze mam do ciebie takie pytanko. Zastanawiam się, jak wyglądają treningi u kobiet, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tak samo jak u facetów? Czy, nie wiem, jest mniej treningów, są krótsze, są mniejsze obwarowania fizyczne? Znaczy zasadniczo, generalnie to się mówi coś takiego, trening to jest jednostka treningowa, więc sam przebieg treningu jest identyczny i dla piłkarek, i dla piłkarzy, składa się z tych samych elementów. Dziewczyny trenują z reguły dwa razy w tygodniu, chłopcy w ich wieku trenują z reguły trzy razy w tygodniu, także to jest mniej więcej godzinka treningu krócej, tak, tygodniowo, z tym, że no, grają potem już, że tak powiem, w weekendy tak samo jak chłopcy, a może nawet więcej, dlatego że grają normalnie w rozgrywkach ligowych w takim samym wymiarze czasu co chłopcy, no i dziewczęta grają częściej na turniejach. Częściej wyjeżdżają, gdzie grają i z chłopcami, i z dziewczynkami. Ja myślę, że może obciążenia są troszeczkę mniejsze, one mniej mają takiego siłowego treningu. Na przykład u nas w klubie w ogóle dziewczyny nie mają takiego klasycznego treningu siłowego, czyli nie chodzą na siłownię, co w klubach piłkarskich, tam gdzie trenują chłopcy, jest, byłoby potraktowane jako nienormalne, dlatego że piłka z reguły na siłownię chodzi, jest taki wymóg, a nasze dziewczyny akurat nie. No się tak zastanawiam, czy dziewczyny, które rzeczywiście te treningi mają dosyć ciężkie, są w stanie pokonać facetów? Tak, dlatego że nasze dziewczyny, my gramy, mamy dwie drużyny, które grają w lidze. W lidze z siłą rzeczy muszą grać z drużynami chłopięcymi. Na przykład młodsza drużyna na 10 meczy rozegranych w rundzie jesiennej 5 wygrała. Z mężczyznami? No to, z mężczyznami, no nie udało mi się z Legią Warszawa wygrać, ale z Legią Warszawa nikt nie wygrał. Ale grają jak równe z równym i to jest po prostu, to jest kwestia tego właśnie podejścia, tego o czym mówiłeś wcześniej. Dziewczyny podchodzą do wszystkiego z większą pasją i tak, i chcą pokazać, że one też potrafią to robić, że to nie jest sport tylko dla mężczyzn, tak jak się powszechnie uważa. No słuchaj, to ja tobie życzę tego, żebyście wygrały z tą Legią Warszawa, ale jeszcze jedno pytanie takie końcowe. No tak, tu mówisz o sukcesach, o tym, że dziewczyny fajnie grają. Jak oceniasz polską piłkę nożną? Powiedz to jako fachowiec. Szczerze, co o tym myślisz? Znaczy generalnie tak, no mamy świetnego jednego napastnika, tak? To wszyscy wiedzą, no gwiazda za naszą zachodnią granicą, no ale w reprezentacji, że tak powiem, się nie sprawdza. Ale to ja myślę, że jest to tak, dzieje się tak dlatego, że piłka nożna to gra zespołowa i tam musi być po prostu na boisku zespół i ja mam nadzieję, że nowy trener naszej reprezentacji poukłada to wszystko i będziemy mogli już w roku 2013 mówić z dumą o piłkarskiej reprezentacji Polski. Czyli z tego wynika, że mówisz, że nasi piłkarze gwiazdorzą trochę, tak? No trochę gwiazdorzą, to jest, ale to jest normalne. To nie tylko polscy piłkarze gwiazdorzą. To wystarczy popatrzeć na te ligi większe, znaczy na pewno na ligę hiszpańską, na ligę włoską, nie mówiąc o lidze angielskiej. Za dużo reklam w telewizji z nimi i oni powinni się bardziej za treningi wziąć, chyba coś takiego. W takim dokładnie, dokładnie. Nie moi drodzy, muszę teraz kończyć to brutalnie. Słuchaj, mieliśmy podsumowanie roku 2012, jeżeli chodzi o sport. Rozmawialiśmy o menadżerowaniu ilością 100 kobiet w piłce nożnej, czyli nieźle ci się ta fucha udaje tak naprawdę. A mi pozostaje z Państwem się pożegnać, życzyć udanego, miłego i może sportowego weekendu. Pogoda ma dopisywać. I do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się ciepło, udanego weekendu życzę. Tobie także. Dziękuję.